Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w grze o nazwie Beam Engine Drive i dzisiaj zaprezentuję wam top 5 polskich map, no właśnie do tej pięknej gierki. Ten film jest również takim drobnym specjalem na 3000 subskrypcji. Z całego serca bardzo wam dziękuję za tą liczbę. No i tak w sumie od razu zaczynając, mapek polskich do Beam Engine jest strasznie mało. Dlatego na piątym miejscu znalazły się już nawet Stanowice Region, które zostały w sumie niedawno zdjęte z repo, ale jako iż jeszcze gdzieś tutaj mam jakąś chyba jedną z nowszych wersji, no to mam co zaprezentować wam tutaj. Generalnie no nie ma co wiele mówić, no na tej mapie dużo się zmieniło, aczkolwiek niewiele. Delikatnie graficzne aspekty, tutaj doszły jakieś pola, jakieś inne takie mniejsze sprawy, drogi zostały trochę przebudowane, inaczej porozstawiane, drobne rzeczy zostały pododawane, no ale to dalej nie wygląda. I dlatego to jest piąte miejsce. Mogłem tu wstawić w sumie drugą mapę Masełkowice, ale uznałem, że ona jest jeszcze za pusta i zbyt niedokończona, żeby w ogóle ją wstawiać jeszcze na ten film. Plus tam składa się praktycznie cała mapa z torów i z jednej drogi, także tutaj jest trochę więcej tych rzeczy, dlatego postanowiłem wstawić do tego filmu tą mapę. Zmieniło się mniej więcej to, że jest dużo rot więcej teraz. Są też takie linie tutaj po bokach, jak widzicie tutaj właśnie, czy po boczach bardziej porozstawiane. O, proszę bardzo, tu już mamy dwa ronda kolejne. Też chyba tutaj jest autostrada, bo je chyba jeszcze ostatnio nie było, jak robiłem o tej mapie film. No i teraz są widoczne chociaż te drogi na mapie, to wygląda całkiem spoko. Ale tak jak sobie, o, jedziemy po takiej drodze, to nie wygląda zbyt ładnie, nie? Dodatkowo to jest jakiś blum walnięty totalnie wysoki i jeszcze patrzcie, co się dzieje, gdy spojrzę na słońce. Jest tak gigantycznie, mocno daje po oczach. No, poza tym też optymalizacja na tej mapie nie jest najlepsza, bo tutaj praktycznie jest wszędzie pusto. No właśnie, mamy tu tyle miejsca do zagospodarowania i tutaj mamy jakieś marne 40 FPS tutaj, także wiecie, to tak trochę nie powinno być. A tutaj już na przykład jest 70, totalnie losowo na jakimś rondzie, nie? No, dlatego ta mapka jest na piątym miejscu. A właśnie, dzisiaj tak inaczej trochę lecimy, bo lecimy jakby od końca i pierwsze miejsce będzie dopiero na końcu. No, tak czy siak to jest mój ranking, ktoś może uważać inaczej, tylko po prostu ranking, który uznałem, że tak jest spoko i tak powinno być. Ale zanim przejdziemy do następnej mapy, to chciałbym was zaprosić na hosting iOnlyOne.pl. Aczkolwiek nie jest to hosting tylko i wyłącznie Minecrafta, jak widzicie po tych tutaj pięknych obrazkach. A mianowicie również możecie tutaj zahostować 5M, Rasta lub BeamEngine Multiplayer. A dodatkowo przy zalogowaniu z użyciem tego tutaj linku, który znajdziecie sobie w opisie, otrzymujecie 10% zniżki na doładowanie kredytów do swojego stanu konta, którym później opłacacie sobie wybrany przez was pakiet. W tym przypadku Minecrafta. Aktualnie jeśli chodzi o promocję, to wszystko. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam do sprawdzenia sobie tego hostingu. A my powracamy do dalszej części materiału. No i dobrze, następną mapą tutaj, jak możecie ją zauważyć, jest Countryside in Poland. Ta mapa się absolutnie nic nie zmieniła chyba, odkąd nagrywałem o niej film. A nie, dobrze, patrzcie, kiedyś to tak wyglądało, to dobra, teraz to jest trochę już inaczej, także zdjęcia są zmienione. Pytanie, czy coś w mapie jest zmienione. O, tu jest wersja, o, BeamEngine wersja tutaj macie. Alfa 018, wtedy grałem w tą mapę. O, patrzcie, nawet w tym samym miejscu się zrespiłem co kiedyś. To jest dokładnie to samo miejsce. No przecież, nawet drzewo się zgadza. No i to jest właśnie mapa na czwartym miejscu, czyli Countryside in Poland, mapa kompletnie chyba outdated i w ogóle unsupported i te sprawy, nie? Ale się tu znalazła, jest wyżej nad Stanowicami, także pewien sukces. No ta mapka tutaj może miała jakieś tam aktualizacje, ale chyba zakończono już kompletnie jakiekolwiek wsparcie dla nią. Co to jest w ogóle, jakaś galeria? Czego to może być galeria? W jakim mieście w sumie? Nie mam pojęcia, ale coś tu strasznie laguje. W ogóle ona ma no texture w środku, ale dobra, już nie będę do tego się przyczepiał. Po prostu, bo to jest stara mapa. Chociaż równie dobrze dobre mapy są zabezpieczone przed takim czymś, od w ogóle światła też są zepsute. Tutaj też jest jakaś pseudo autostrada, która jest praktycznie cała w budowie. Ta mapa praktycznie ma bardzo dużo budowy. Tutaj budowa, gdzieś tam zaraz też jest budowa. Takie to jest dość nieciekawe. Co to za biały asfalt? Nie, źle się na to patrzy, nie? Że ledwo te linie widać, ten asfalt taki biały. No i domki też widzę amerykańskie, to jest... No myślę, że zdecydowanie ta mapa zasługuje na to czwarte miejsce po swojej jakości. A mapa na miejscu trzecim, która również pojawiła się na top 5 najlepszych map. Jest to mapa Northern Europe, która jest na swój wiek mega dobra, nie? W sensie jako niewspierana od 2 lat się bardzo dobrze trzyma. Są 2 budynki chyba z no texture. Jedynie plus 7 update'ów może w BeamEngine i ta mapa wspiera PBR. Może w niewielkiej ilości, ale wspiera. No, tutaj macie dowód, że ta mapa ma PBR. Myślę, że moim argumentem, dlaczego lubię tą mapę, będzie po prostu, że tutaj są krajówki. Ja uwielbiam po prostu krajówki, drogi krajowe tego typu. Dlatego ona właśnie się znalazła tak wysoko na tej liście w sumie.
ale też jest dość ładnie wykonana. Ale zobaczcie, mamy tu na przykład taki lasek, który ma już inny odcień po prostu tego runa leśnego na przykład. To jest taki odcień i to naprawdę fajnie wygląda. Jeszcze patrzcie, gdzieś tutaj góry takie w tle. No i ta mapa w sumie też zawiera tu sobie w sobie dwa tory wyścigowe polskie, autodrom Pomorze, znaczy polskie, znajdujące się w Polsce. Jest gdzieś tutaj jeszcze taki drugi tor, też również gdzieś tam chyba wzorowany na rzeczywistości. Nie pamiętam jego nazwy, ale wiecie, tutaj jeszcze gdzieś był taki typowy polski sklepik wiejski. O, proszę bardzo, Paula, spożywczo-przemysłowy sklep, mini market. Jedyną dość dużą wadą tej mapy to, że na przykład misje są zepsute, ale jeszcze większą wadą jest to, że tutaj nie ma domyślnie na mapie skryptów AI, czyli ruch uliczny nie będzie wam tutaj działał. Jak go odpalicie, zrespią się, nie wiem, z 3 samochody, jak odjedziecie, to znikną i to tak naprawdę tyle. Ale jeśli potraficie sobie go dodać, bądź sobie obejrzycie jakiś poradnik, jak to zrobić i sobie dodacie, no to po problemie tak naprawdę. I jak w miarę dobrze to ogarniacie, nawet fajnie tutaj ten ruch uliczny działa. Można tutaj również sobie tak fajnie pojeździć, jak w Assetto Corsie. Tej mapy niestety nie ma na repozytorium. Miała być, do dzisiaj nie jest. Nie mam pojęcia dlaczego. Może przez coś mogła nie przejść po prostu. I twórcy sobie odpuścili jej aktualizowanie, ale naprawdę mega się trzyma. Dużo off-roadu, można się nieźle tutaj pobawić, podriftować i wiele różnych rzeczy. No i witamy na mapie Eastern Countryside, czyli mapa, która znajduje się, dokładnie już wam mówię, na drugim miejscu. Jest to mapka polska i ta mapka jest na drugim miejscu tylko dlatego, że to jest eksport z Racera, nie? Jaka ta mapa ma vibe taki... No w Racerze ona troszeczkę lepiej wyglądała. Taka żywsza była moim zdaniem. W Beamedge już to tak gorzej wygląda. Podobno ma być gdzieś tam jeszcze aktualizowana. Dalej cały czas ten sam problem, czyli ten taki efekt, nie wiem, mokry. Tak to nazwę, nie mam pojęcia jak to nazwać. Aczkolwiek, fajne na tej mapie jest. Krajówki. Wiecie czemu przed chwilą wam powiedziałem. Drugi plus to, że to jest właśnie ten eksporcik. Jest nostalgia, jest super, można sobie pojeździć. Jest kilka wsi, ale po mapce fajnie się jeździ. Trafik tutaj oczywiście działa, można sobie pojeździć. Jest vibe takiej tej polskiej krajówki. Też gdzieś tu się trafiają jakoś okoliczne kopy, stodoły, no myślę, że ta mapa zasługuje na drugie miejsce, mimo że ma tyle błędów, ale szczerze, naprawdę się zastanawiałem, w co wstawić na drugie miejsce. Czy Northern Europe, czy właśnie Eastern Countryside. Początkowo miałem już tu Northern Europe stawić, ale jednak przez ten, że to jest ten eksporcik z takiej nostalgicznej gry, to jednak stawiłem tą mapę i co, no customowe modele, bo to jest eksport, więc nic dziwnego. Znaczki też jakieś tutaj występują. Mi się ona kojarzy generalnie z tylko jedną serią na YouTube. Mój kit policyjny klam, chłopaki z łapkiej, słuchaj jego. I to też taką przyprawia mi nostalgię. Z jakością już trochę gorzej, tak jak mówiłem. Trochę ta mapa jest taka martwa, nie ma tu trawy, nic się tutaj nie rusza w sumie. Coś tam drzewa niby są, jakieś lasy w oddali, ale to tak nie do końca. Może trochę nie zasługuje ta mapa na to drugie miejsce, no ale jest. No. Raczej na drugim miejscu nie wstawiłbym Stanowic, nie? No ja myślę, że tutaj nie zdziwię wielu osób, no ale oczywiście moim faworytem jest Polish Road. Po prostu, mimo wszystko, uważałbym ją za najlepszą z wszystkich polskich map. Jest PBR, są detale, jest optymalizacja, no ta optymalizacja jest, może będzie lepsza, ale wiecie, ta optymalizacja to może być trochę ciężka sprawa z tą ilością detali i również jest z 2017 roku tak naprawdę. No ale tej mapie no niewiele tutaj brakuje, no jedyną może wadą jej, że to jest po prostu mieszanka wszystkiego i próba wciśnięcia za dużo w jedną mapę, nie, bo to można by było sobie podzielić, mapa o wsiach, mapa o miastach. I td, ale mi tam mimo wszystko się w miarę podoba. Jest to trochę krajówek, jest to trochę miasta, czyli tak jak mówiłem, mieszanka wszystkiego. Także jak najbardziej fajnie. Pierwsze miejsce, zdecydowanie ta mapa zasługuje. Mapa ma też powstawione polskie znaki praktycznie wszędzie, gdzie się dało. Chyba mniej więcej wszystko jest tutaj dopięte na ostatni guzik. No, także myślę, że jeśli chodzi o ten film, to jest aktualnie wszystko. To jest moja top 5 najlepszych polskich map do Beamedge. Jeśli film wam się spodobał, to możecie pozostawić tutaj po sobie ocenę, używając łapki w górę, którą możecie sobie znaleźć tam poniżej. A jeśli podobają ci się filmy i jeszcze tego nie robisz, możesz nacisnąć biały przycisk subskrybuj, który znajdziesz poniżej. Jeśli chciałbyś jeszcze otrzymać specjalne bonusy od kanału, możesz zakupić wspieranie. Najtańszą ofertę znajdziesz już nawet od 2 zł miesięcznie. To już by było na tyle. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego. No i cześć!